Wam nagrać taki szybki w sumie haul z H&M i zrobiłam zamówienie też na YouTube. Ale mogę 5 minut. Zamówienie na ciuchy, między innymi na przykład ta bluza i słuchajcie, takie teraz są mega modne, takie leginsy, które na dole są takimi dzwonami, one są z takiej prążkowanej bawełny, bardzo fajne, bo chciałam w sumie coś takiego, co bym mogła tak sobie wygodnie nosić po domu, aby nie było piżamą, także się zapłakała, że myślałam, że ci na ogon nadepnęłam. O proszę bardzo, już się też idzie, chodź, no chodź, wszyscy chcą się pokazać w filmie, chodź. No, idziesz? Kocie. Nie, to jest niesamowite. Czekajcie, muszę zgiąć kamerę, żebyście wy też widzieli, co tu się wyprawia. O, o. Nie wiem, czy będziecie. Kota pewnie nie będzie i tak kota widzicie. Widać? Tak? Ale możesz. No kiciunia, przecież normalnie ty się tak zachowujesz, jak ja bym cię w życiu nie głaskała. W życiu bym nie miziała kota. Serio, słuchajcie, tylko włączam kamerę i po prostu jest wszystkie zwierzaki. Nie, musimy się przysunąć, bo nic nie będą widzieli, wiesz? Dobra. Słuchajcie, przyszło takie wielkie pudło. Nie wiem w sumie dlaczego, bo aż tyle tych rzeczy nie było. I jeszcze mam ciuchy, ale to może Wam będę jakoś tak sukcesywnie we vlogach pokazywać czy coś, bo za dużo by było tego na raz. Będzie okryzanie pudełka. Dobra. I czekajcie, gdzie jest mój magiczny nożyk za Action. Pokazywałam Wam ostatnio, że kupiłam w Action taki nożyk do otwierania paczek i mega to się sprawdza, polecam Wam bardzo. I zamówiłam taką tacę, wiecie co, bo czasami jak sobie robię jakąś herbatę czy kawę do łóżka, to boję się, że niektórzy... Nie wiem, czy to teraz sushi widzicie. No chodź sushi, chodź. Chodź, będziemy razem tacę otwierać, tak? Chodź. No chodź. Wszyscy, tak? Tak, nie damy pani w spokoju nic nagrać. Po co ma być skupiona? Nie ukryzaj tego kocie, no. Przeleję sobie. Żeby, wiecie, po prostu na łóżku położyć, postawić jakąś szklankę albo talerzyk, bo czasami ktoś wskoczy na łóżko i wyleje, a tak to jakby stało na tacy, to może by było bezpieczne, nie? Albo niektórzy próbują wąchać różne rzeczy i potem wywracają kubki. Tak? O, więc zobaczcie, taka taca. I ona jest tu podbita takim aksamitem. To jest taka lustrzana. O. To w sumie fajnie by wyglądała na przykład pod... tutaj na wyspie, żeby na tym postawić jakiś wazon z kwiatami czy coś. Jest tutaj taka srebrna, a w środku jest taka jakby czarna. Możecie siebie zobaczyć. Naprawdę spoko, więc to jest taca. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, pościel, która mnie strasznie urzekła i bardzo mi się podoba ten wzór. Niestety tylko był z kołdrą 150×200, ale wydaje mi się, że moja mama taką kołdrę więcej zamówiłam, a jak nie, to oddamy. I zobaczcie, to jest taki Toile de Jouy. Nikt nie pamiętam, jak się nazywa w każdym razie. I moja mama ma takie zasłony w ogóle też w tym stylu. Więc pomyślałam, że będzie fajnie pasować. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba taki też trochę motyw w stylu spout. Tej porcelany, którą mam na Mazurach. Tutaj wiecie, taki domek jak nasz. Świetny jest ten wzór. Dlaczego nie ma większej kołdry? No w każdym razie taka pościel. A i tutaj jeszcze, słuchajcie, kupiłam doniczkę, aby uczynić przyjemność naszemu pieniążkowi, który, pamiętacie, przyjechał z Mazur, jeździ z nami w tej weftę i on już był bardzo dużej rozrośnięty, potem umarł, stracił wszystkie liście, potem odrósł, znowu upadł, teraz ma chyba, miał 3 listki, teraz ma 8. No ale generalnie już widzę, że mała jest ta doniczka i przydałaby mu się większa. I też chciałabym, żeby on tutaj mieszkał. I coś, co by nam tutaj pasowało i co będzie większą doniczką. O,
Oj, a nie, to. A to jest klej, myślałam, że to jest jakaś wada. W każdym razie zobaczcie, taka doniczka. Idealnie nam tu będzie pasować. Prosty kształt, czarno-biała. W ogóle ja lubię też takie kształty, nie wiem, to by mógł być pojemnik na pędzle albo wazon na krótkie kwiaty. Lubię bardzo taki kształt. Bardzo mi się podoba. Także o, tak to wygląda. I mam taką samą, znaczy w takim samym kształcie doniczkę właśnie na Mazurach z takim motywem bleśne zwierzęta, której używam jako pojemnik na klucze i takie różne pierdoły. Tak, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo lubię taki kształt, więc to jest doniczka. I tutaj jeszcze w tym wielkim pudle mamy tak. Zamówiłam dwa komplety ręczników dla gości, ponieważ nie wiem co zostało, ale w toalecie po prostu w toalecie potrzebuję ręczników dla gości takich z wieszaczkami i wszystkie gdzieś zniknęły. Mam nadzieję, że one mają wieszaczek. Tak, mają. O, idealny rozmiar. O, i czarny idealny będzie. I tutaj mają wieszaczek. Mam teraz takie małe z Ikei, takie, wiecie, taki kwadracik, ale właśnie coś takiego mi było potrzebne przez ten kitek to gryźć. Więc wzięłam od razu dwa takie zestawy. Od razu pójdą do prania, żeby się sprały. O, naprawdę fajna jest jakość. No chyba kosztowało, nie pamiętam, 16, 17 zł za dwa, coś takiego, kilkanaście złotych. To jest rozmiar 30 na 50 i to jest 100% organiczne. Bawełna i naprawdę bardzo, bardzo fajna taka grubość i jakość, naprawdę spoko. I tutaj słuchajcie, wydawało mi się, że kupiłam dwa, a zamówiłam jeden, więc będę musiała domówić, bo zobaczcie, pokazywałam wam, że już nam się mega zniszczył dywaniki, które mam w łazience. One są z... jak to się nazywa? Nieważne skąd one są, no w każdym razie już się trochę zmęczyły życiem i świetna jest ta mata. 60 na 90, taka biała. I chciałam dwie, ale widocznie jest coś lekkiego. Jest bardzo duża. Może by nam taka jedna wystarczyła, zaraz zobaczę, ale chyba nie, chyba wolałabym dwie. Naprawdę jest taka fajna, jest sztywna. Pod spodem ma takie antypoślizgowe coś. O. I tutaj są takie białe kuleczki. Naprawdę mi się podoba. Będę musiała zamówić jeszcze jedno. Wydaje mi się, że chyba były jeszcze w innych kolorach, o ile się nie mylę. Nie była tania, bo chyba kosztowała... Nie pamiętam, wszystkie linki wam wrzucę pod spodem. Ja też zamówiłam to jakiś czas temu. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zamówienia z H&M potrafią do mnie czasami przyjść po dwóch dniach, a czasami po 10 dniach, po 2 tygodniach. Nie wiem, od czego to zależy. Też zazwyczaj, jak oni mają jakieś te takie kupony, bo teraz właśnie mam taki kupon minus 20%, można było korzystać na zakupy. I to wtedy jakoś dłużej idzie, bo pewnie mają więcej zamówień, no w sumie nie dziwne. I też zamówiłam właśnie naprawdę sporo takich różnych rzeczy właśnie do chodzenia po domu, bo też było dużo wyprzedaży, jeszcze właśnie było minus 20%, także się opłacało. Także tu mam jeszcze, ale to wam chyba w oddzielnym holu nagram, bo w sumie albo w jakimś vlogu, bo tutaj są same t-shirty głównie. Jakieś takie, o, w ogóle zaś takie fajne. Też bym wrzucę linka z Bambi i tak dalej. Ja lubię te t-shirty z H&M-u. No tak, to są, słuchajcie, to są wszystko t-shirty. I chyba trzy bluzy. I jakaś sukienka, także dobra. Nie będę was teraz może tym zanudzać, tylko pokażę wam jakoś we vlogu. Jeszcze takie dwie bomberki są, ale to nie, to wam pokażę we vlogu, a to wam wrzucę oddzielnie, żeby już nie... żeby vlogi nie były takie długie.
coś, co mi się bardzo spodobało, to słuchajcie, podkładki pod kubeczki, takie czarne ze skóry i właśnie w sypialni, brakuje mi, bo w sypialni najczęściej właśnie i to ja piję jakąś kawę, herbatę, a Tomek stawia zazwyczaj jakąś, wiecie, butelkę od piwa, która też może być mokra i wszędzie zostają ślady. My mamy takie szklane te szafki nocne, które są obite lustrem i nic mi się tam złego nie stanie. Wiecie, to można wytrzeć, ale nie lubię po prostu tego, że cały czas tam są ślady. Więc zamówiłam coś takiego i bardzo fajnie to wygląda. Mega nam to będzie pasowało, bo też właśnie te szafki mają takie skórzane wstawki w niektórych miejscach i nasze łóżko jest takie czarne, to jest sztuczna skóra. Więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Myślę, że zamówię jeszcze jedno, bo naprawdę bardzo ładnie to jest zrobione. O, więc jestem bardzo zadowolona. Także słuchajcie, niby takie, nic takiego, takie zwykłe rzeczy, ale naprawdę w H&M Home można czasami bardzo fajne rzeczy znaleźć. A tak jak mówię, te, szukałam tych ręczników bardzo długo i nie mogłam nic znaleźć, co było w takim rozmiarze z wieszaczkiem i fajnej jakości właśnie jako ręcznik dla gości. To bardzo fajne. Ta doniczka jest, no, zresztą poczekajcie, pokażę wam pieniążka. Sekundę. O, zobaczcie, tak pieniążek wygląda. Jakoś tak urosło mu więcej listków, ale chyba nie wygląda, jakby się miał najlepiej, co sądzicie? Patrz, pieniążek. Zobacz, jaką będziesz miał wielką doniczkę. Tylko tak, to nie będziemy cię przekładać, bo ty ziemi potrzebujesz, bo to by było za dużo dla ciebie, ale o. Dziś, jak kiedyś będziesz takim dużym pieniążkiem, będziesz miał dużo listków. O, bardzo ładnie to będzie wyglądać. To będziesz miał taką dużą doniczkę, tylko pani ci musi kupić ziemię. A to zapewne potrwa, bo to długo u nas idzie w domu. Z takimi rzeczami, no ale tak. Będzie pieniążek. Jest bardzo zainteresowana. Ła, teraz doniczką. Tak wygląda nasz pieniążek. I niebawem zostanie przesadzony. Dobra, kochani. To taki film na szybko. Ja próbuję wskoczyć do pudełka. Ja dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkie linki wam wrzucę pod spodem. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Dzięki.